Witajcie kochani. Chciałem wam opowiedzieć kilka słów, jak się przenosi karma. Jak się przenosi karma z pewnych rzeczy na nas. Więc tak, powiem wpierw o ubraniach. Jeżeli kupujemy jakieś ubranie z drugiej ręki, które już było noszone przez kogoś, jeżeli dostajemy jakieś ubranie, które już było noszone przez inne osoby, prawda? Te ubrania, no niestety, mają wibracje tych osób, które je nosiły. Są po prostu jakby ubrania, które są zakodowane. Ja tutaj miałem u siebie w domu pewne ubrania z Indii, które były zakodowane negatywnie przez pewne osoby, nie będę wymieniał kogo. Musiałem te ubrania po prostu wziąć z domu i wrzucić na śmietnik, ponieważ były zakodowane w taki sposób, że już nie dało się tych ubrań oczyścić. Dlatego uprzedzam was, drodzy kochani, przed zakupem ubrań, które są już noszone przez kogoś, czy kurtki, czy tam jakiekolwiek inne ubrania, ponieważ te ubrania mogą być zakodowane i możecie się poczuć w pewnym momencie bardzo niekomfortowo w takim ubraniu, prawda? To samo się tyczy przenoszenia karmy przez meble starszych osób. Jeżeli na przykład odziedziczyliśmy jakiś dom po jakichś dziadkach, po jakichś skrewnych, po kimkolwiek i w tym domu znajdują się stare meble, stare lustra, stare jakieś urządzenia domowe, które tam są, które te osoby używały, to w nich jest po prostu zakodowana karma tych ludzi, którzy tam żyli. Dlatego chciałbym was jakby uprzedzić, iż jest bardzo dobrze mieszkanie, jeżeli otrzymujemy po dziadkach, po kimkolwiek, jakiekolwiek mieszkanie, czy kupiliśmy jakieś mieszkanie po starszych ludziach, czy jakakolwiek inna sytuacja, która się łączy z tym, że w tym danym mieszkaniu, które otrzymaliśmy, znajdują się stare meble, czy stare jakieś urządzenia, czy cokolwiek, po prostu tam są zakodowane wibracje tych osób, które żyły wcześniej i niejednokrotnie te wibracje nie są pozytywne, a wręcz negatywne. No ja wam, drodzy kochani, chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć o tym filmie, ponieważ otrzymałem naszyjnik z Indii od pewnych osób i ten naszyjnik był, promieniował na minus 7 i cały czas, przez cały tydzień miałem problemy z moją pracą, w ogóle z samopoczuciem w ogóle. I co się okazało, że ten naszyjnik po prostu był zakodowany przez pewną osobę, która sprzedała go moim znajomym na bardzo niskie promieniowanie minus 7. Dlatego dobrze jest nauczyć się radiestezji, dobrze znać się na radiestezji, żeby takich po prostu błędów unikać i móc sobie wybadać, czy dane meble, czy to są jakieś starodawne meble, czy jakiekolwiek inne przyrządy, które znajdują się u nas w domu, czy dobrze promieniują, czy źle promieniują, czy to się da oczyścić, czy się nie da oczyścić danego obiektu, bo czasami jest tak, że pewne rzeczy można oczyścić i można je używać wielokrotnie, prawda? Pewne meble, ale niektóre obiekty, które znajdują się w domu, no nie da się wyczyścić, na przykład ściany. Ściany danego pokoju, jeżeli tam w danym mieszkaniu były kłótnie i były jakieś nieciekawe sytuacje i nawet możliwe, że kogoś nawet zabito, no to tam niestety będą bardzo złe wibracje i osoba, która śpi w takim pokoju, no nie będzie się czuła zbyt komfortowo, ponieważ tam będą przychodzić duchy albo przychodzić jakieś inne stworzenia i po prostu będą nam zakłócać nasz spokojny sen. Dlatego, drodzy kochani, jest bardzo istotnym kupować nowe meble, jeżeli mieszkamy w jakimkolwiek miejscu, kupić może tańsze ubrania, ale nowe. I dlatego będzie to dla was jakby, będzie to rzutować na wasze dobre samopoczucie, prawda? Bo jeżeli macie już używane przez kogoś, czy to buty, czy to ubrania, no to się to łączy też z przejęciem karmy, prawda? I ja nie chciałbym, żeby ktoś, kto słucha moich programów, miał potem problemy z karmą od innych osób. Ponieważ nie wszystkie osoby są czyste, nie wszystkie osoby się zachowują w swoim życiu tak, jak miałyby się zachowywać. I te wszystkie reakcje karmiczne, no niestety, drodzy kochani, są zakodowane w tych ubraniach i potem te wibracje nakładacie na siebie, czy to daną kurtkę, czy to daną kamizelkę, czy cokolwiek innego i po prostu przejmujecie karmę. Drugim takim aspektem przejęcia karmy, drodzy kochani, to są restauracje. Chciałem wam powiedzieć o restauracjach, ponieważ ludzie, którzy tam pracują, niejednokrotnie mają złe wibracje. Nie wszyscy mają dobre wibracje w restauracjach, chociaż też możliwe, że są ludzie o dobrych wibracjach. I jeżeli kupujecie pizzę, która jest wykonana ze złą świadomością przez osobę, która ma złą świadomość i taka pizza może być nawet smaczna, może być, mieć te wszystkie komponenty, które są tak bardzo potrzebne do zrobienia dobrej pizzy, ale niestety energia, z którą jest wykonana ta pizza, no niestety nie będzie najwyższej jakości i będziecie po prostu, jak to się mówi w pismach wedyjskich, będziecie zjadać tylko i wyłącznie grzech.
Dlatego polecam Wam, jeżeli jesteście gdzieś w pracy do późnych godzin, jeżeli macie możliwość zrobić sobie, przygotować jakieś potrawy, jakąś pizzę sami w domu, możecie zrobić jakieś jedzonko sobie w domu i zamknąć do takiego malutkiego kontenera i potem gdzieś na takiej pewnej przerwie zjeść sobie Wasze własne jedzenie, w którym wiecie co jest i co jest włożone do tego jedzenia, no to tym lepiej, drodzy kochani, ponieważ moja przyjaciółka tutaj miała taką sytuację w Puerto La Cruz na Teneryfie, że po prostu przyjrzała się gościowi, jak robi pizzę i no niestety gość dotykał swoich narządów intymnych i po prostu potem dotykał masy pizzy. Także no po prostu moja przyjaciółka, wiedząc to, odmówiła tej pizzy i już nie chciała zjeść w tej restauracji żadnej pizzy. Dlatego, drodzy kochani, wiele takich sytuacji istnieje na dzień dzisiejszy. Wielokrotnie takie sytuacje się zdarzają nie tylko tutaj w Hiszpanii, ale również i w Polsce. Dlatego uprzedzam Was przed tym, żebyście nie pochopnie kupowali rzeczy w restauracjach, ponieważ tak naprawdę to bardzo różnie, są różni ludzie, którzy w tych restauracjach pracują, różni ludzie dotykają tego jedzenia i różne wibracje są w tym jedzeniu. Niejednokrotnie mogą być złe, mogą być dobre, to już po prostu zależy od Was, drodzy kochani, czy macie te właściwości radiocezyjne, czy możecie sobie to wybadać lub nie. Ale o wiele lepiej jest po prostu zrobić sobie to jedzonko w domu, przygotować je sobie, jeżeli jedziemy do pracy, po prostu zjeść własne jedzenie, które żeśmy sobie sami przygotowali. Tak samo dotyczy płynów, które pijemy. Jeżeli mamy tą okazję zrobić sobie termos dobrej herbaty, czy jakiegokolwiek innego napoju, który jest po prostu dobry i zdrowy, no to tym lepiej dla Was, drodzy kochani, ponieważ to, co kupujecie, to wiecie sami, co jest w Europie, co sprzedają, jaką chemię to wszystko ma, co oni sprzedają. No i tak naprawdę wielokrotnie coś kupujemy w mieście i potem się czujemy bardzo źle, boli nas brzuch, mamy zawroty głowy, a tak naprawdę to wszystko od tego, że chemia, która jest zawarta w tym jedzeniu, które kupujemy w jakimś supermarkecie, czy pijemy Coca-Colę, czy Fantę, czy cokolwiek, te produkty mniej więcej są oparte na aspartamie, no to wówczas zaczyna nas boleć głowa, mamy mdłości, mamy pewne zgagę, mamy takie inne po prostu nieciekawe objawy w organizmie, prawda? Na marginesie chciałem Wam skomentować, drodzy kochani, że już nasza firma produkuje Aronit, który jest na linku pod naszym YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.